Cześć, witajcie. Jakiś czas temu na moim kanale pojawił się film o tokarce, którą wykonałem, ale pisaliście w komentarzach, że chcielibyście zobaczyć pracę na tej tokarce. Niestety muszę was rozczarować. To był projekt sprzed lat i tej tokarki już bardzo dawno nie mam, więc niestety filmu nie będzie. Czasem tak bywa, ale za to będzie film o tym, co tutaj widzicie, czyli o kolejnej tokarce, tym razem zupełnie innej technologii, bardziej takiej już bardziej profesjonalnej, tak mi się przynajmniej wydaje. Myślę, że będzie bardziej stabilna, ale chcę wam pokazać, jak od zera coś takiego może powstawać i dlatego zaczniemy od zera. Zobaczycie, z czego, jak ja to zrobiłem. Także zapraszam na film. Wywiercimy teraz sobie otwory. Tutaj już widzicie, powierciłem. Teraz wywiercimy sobie tutaj ostatnie dwa pod wintownik, szóstkę, więc jedziemy. Otwory mamy, teraz przejdziemy sobie na przyrząd, który już znacie, czyli na gwinciarkę i przegwintujemy sobie 2, 4, 6, 8, 10, 12 otworów gwintownikiem szóstką. Wobec tego możemy zaczynać. Gwintownik, jedynka, jedziemy. Trochę oliwki. Jedziemy. Oliwka. Thank you.
Teraz sobie założymy sobie dwójeczkę, a właściwie już trójkę, bo w tym komplecie są tylko dwa. Tak, słuchajcie, muszę przegwintować wszystkie 12. Nie będę was tu zanudzał. Przegwintuję to, będziemy jechać dalej. Dodatkowo widzieliście, tutaj są kołki ustalające, wpływane na klej. Teraz kolejny element, który tu będzie zainstalowany. A jest to coś takiego. Tak to mniej więcej wygląda. Oblane z aluminium, przefrezowane wszystkie płaszczyzny. No i teraz wstawki są tutaj i tutaj. Tu macie wstawki z profila stalowego zrobione. Jedna, tu macie drugą. Po co to wszystko, zaraz zobaczycie. I to teraz będziemy sobie instalować tutaj. Skoczyło na kołeczki i elegancko. Tutaj przychodzą śruby w środek. Ja już tu powierciłem otwory na szóstki, na klucz imbusowy. Jest ich tutaj aż 6. Dodatkowo dwie śruby tutaj. Dwie śruby są, zaraz wam to pokażę. Więc dwie śruby są tutaj i cztery śruby są tutaj. Ja to przykręcam. Zobaczycie, jak już przykręcę. Śruby przykręcone. Tak jak widać. Teraz trzeba pomyśleć o mocowaniu tutaj, żeby można było to przykręcić do blatu jakoś. No ja sobie wymyśliłem coś takiego. Tutaj do tego metalowego sobie tu przyspawamy. Tylko trzeba to kwestia ustawienia. I tu będzie jedno, a tu będzie taka mniejsza stopa. Tak sobie to wymyśliłem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najwyżej ewentualnie, gdyby to się okazało, ten koniec jest tu duży, to sobie to po prostu przytnę. Z tej strony mam taką faskę zrobioną. To sobie to po prostu sobie też tak sfazuję na szlifierce taśmowej. I mniej więcej tak to będzie wyglądało. No dobra, ja się biorę do roboty. Przyspawamy to i myślę, że teraz by trzeba było to wytrasować, więc wytrasuję, ustawię, przyheftuję, przyspawam, no i wam pokażę już właściwie efekt.
efekt końcowy będziecie mogli zobaczyć, co ja sobie tu wymyśliłem. Mamy już obspawane, tak jak widać, wyszło jak wyszło, trochę to aluminium się tak bardzo studziło, to jeszcze muszę sobie opukać ten spaw. Tu macie, poczekajcie, o. Tu macie drugie. Tak to wygląda, lekko myślę, że troszeczkę tutaj szlifiereczką drasnę to i to wszystko. I będzie ok. No a teraz odwracam to i zobaczycie efekt końcowy. Myślę, że się wam spodoba. Taką miejmy nadzieję przynajmniej. Tylko odwrócić to, to nie taka prosta sprawa. Bo to trochę waży.
jeszcze ładnych parę kilogramów. Tak to wygląda, słuchajcie. Tak to wyszło, tylko będzie odwrotnie. Tu będzie sam support. Sobie jeździł. Będzie odwrócona ta maszyna. Możemy już ją odwrócić. O, tak to będzie. Tak to wygląda. Także myślę, że chyba może tak zostać. To wygląda w ten sposób. Od tej strony patrząc. Włożę oczywiście Wam, podam mniej więcej wymiary tego, co tutaj zrobiłem, więc łoże ma 1 metr, szerokość 14,5 cm. No i tu jest oczywiście zrobiony jaskółczy ogon na tym łożu. Łoże jest stalowe. Wysokość wszystkiego to jest jakieś 14,5 cm, czyli tak jak chciałem, tak jest. Tutaj te rzeczy, bo tutaj na przykład taka niedolewka z aluminium jest, to myślę, że sobie szpachlą po prostu tutaj przeciągnę. Taki półokrągły rancik tu zrobię, żeby to było, wyglądało jak oryginał. I w temacie łoża myślę, że będzie fajnie stabilne. Tu się raczej nic nie powinno uginać, bo sama grubość, zaraz Wam powiem, sama grubość tego łoża to jest, tu jeszcze mam tak, już Wam mówię, sama grubość łoża to jest 28 mm. 28 mm, do tego tutaj w tym miejscu jest około plus minus 25. Myślę, że to się nie ugnie. Poza tym tu przecież żadnych, Bóg wie czego się tutaj nie będzie robić. Nie będzie się tutaj tego jakoś specjalnie nadwyrężać. No dzisiaj Wam dziękuję. Wy subskrybujcie ten kanał. Lajkujcie, jeżeli podoba się Wam ten film. I trzymajcie się. Cześć, do następnych filmów.